świecie taniej chińszczyzny i obietnic promocyjnych, kolorowych szyldów, czy może sprzedawców, którzy kuszą nas zawartością za grosze, trudno się odnaleźć typowemu rodzicowi, wujkowi bądź cioci, którzy niekoniecznie chcieliby przepłacić, fundując prezent siostrzeńcowi bądź siostrzenicy, którą widzą raz do roku, czy nawet osobie, która chciałaby pograć sobie za parę złotych. Dzisiaj wychodzę naprzeciw, przedstawiam test konsoli, która ma obiecywać zabawę tym, którzy jakimś cudem nie znają epoki NES-a, a chcieliby nadrobić zaległości w graniu, bądź pokazać swoim dzieciom, jak to było za czasów ich taty, albo podarować po prostu coś taniego za 40 zł. Otóż tak, przenośna konsola z wbudowanymi grami kosztuje tyle. Dzisiaj sprawdzę, czy warto inwestować ze skórniaki właśnie w ten przenośny sprzęt. Na początku, kiedy weźmiemy do ręki pudełko, zobaczymy kolorowe grafiki, rodem jak z PS3, rzekłbym. Cóż, to mała zmyłka, żeby przyciągnąć nasz wzrok. W rzeczywistości, jak mówiłem, zobaczymy tutaj gierki z epoki NES-a, ale o tym później. Samo pudełko jest grubej tektury, zobaczymy na nim podstawowe informacje, takie jak certyfikaty, informacje, że potrzebujemy baterii do działania itd. Nie ma co się nad tym długo rozwodzić. Wspomnę jeszcze, że pudełko jest zamykane na magnes, co jest fajną sprawą, bo dzięki temu pudełko będzie mogło nam służyć jako późniejsza przechowalnia po naszej grze. W pudełku znajdziemy samą konsolę i zupełnie nic oprócz instrukcji obsługi i o dziwo w języku polskim. Co prawda krótkiej, ale to zawsze coś. Dzięki temu mamy świadomość, że ten sprzęt jest sprowadzony zgodnie z polskim prawem i nic nam się nie stanie podczas jego użytkowania. Oprócz tego mamy tutaj szerszą instrukcję z podaną listą gier. Jest ich aż 300 i żadna podobno się nie powtarza. Jak widzicie na tej rozpisce. Oczywiście są to bootlegi, czyli gry, które są po prostu ripowane, ale temat legalności zostawmy na kiedy indziej, bo ostatnio fala dyskusji rozpoczęła się na dobre w internecie i przypuszczam, że większość was wie, o co chodzi. I teraz przechodzimy do samej konsolki. Z wyglądu wygląda to jak PS Vita z dużym uproszczeniem. Na środku mamy kolorowy ekran, ciekłokrystaliczny, którym zajmiemy się później. Sam plastik nie sprawia wrażenia bardzo kiepskiego, połyskowa warstwa jest przyjemna w dotyku i sam plastik jest dość gruby, nic nie strzela, nie trzeszczy, o dziwo w sprzęcie za takie pieniądze wady plastiku były normą. Do tego guziki nie wpadają w konsolę, a stawiają opór i są przyjemne w dotyku. Mamy tutaj dwa przyciski reset, jeden wyciszenia dźwięku i przycisk potwierdzenia i jednocześnie startu. Jedynym mankamentem, jaki zauważyłem, to bardzo mały odstęp przycisków sterowania, widać, że ich szerokość to wielkość mojego kciuka. A ja nie mam wielkich rąk, więc jeśli ktoś ma większe dłonie, po prostu będzie się męczył. Cały design konsoli jest ładny i estetyczny, do tego fajnie wykonane pudełko na pewno daje jej pierwszy plus z małym minusem, za małe klawisze sterowania. Ale chyba można to zrozumieć, produkt głównie jest skierowany do młodszej części publiczności. Więc może w końcu zobaczymy, co ta konsolka potrafi, a czego nie. Jak tylko ją włączymy, ukażą nam się tańczące lisy. Widać, mają zachęcić do grania młodszych, dając im przeświadczenie dobrej zabawy, albo po prostu jakiemuś Chińczykowi nudziło się w pracy. Kto wie? Po naciśnięciu guzika SP mamy wybór języka, bodajże japońskiego, nie jestem lingwistą. No i angielskiego, cóż, ja zdecydowałem się na ten drugi. I oto naszym oczom ukazuje się lista 300 tytułów rodem z NES-a. Patrząc dalej na listę, naprawdę żaden tytuł się nie powtarza. Czyżby tym razem miało być lepiej niż zwykle? Więc odpaliłem pierwszy z brzegu tytuł z napisem Contra. I o dziwo to jest Contra. Tak samo wygląda, gra się w to identycznie. Nie odczułem spowolnienia jak na emulatorach. Tylko jak pewnie widzicie, już mamy pierwszy argument taniości tej konsoli. Mianowicie ekran jest taki sam jak montowany w tanich urządzeniach. Jak na przykład tanie tablety, na przykład Lark. Bądź niskie modele, na przykład tańszych smartfonów Kruger & Mart, czy do niedawna Samsunga. Te ekrany mają wadę, brak kątu widzenia, owszem one są, ale po przekręceniu ekranu. Widoczność się poprawia. Nie wiem, czy na kamerce to widać. Ale czy to oznacza, że przez to nie da się grać? Owszem da, ale ekran jest mały, bo ma zaledwie 2,2 cala, ale przy tak niskiej cenie to naprawdę nie powinno przeszkadzać. Mimo, że przy takiej kontrze nasz bohater jest mały i oczy delikatnie się męczą, to mimo wszystko da się tego używać. Spójrzcie, ile zostało sprzedanych tanich tabletów czy telefonów z tego typu wyświetlaczem i muszę przyznać szczerze, nie słyszałem, by jakiś posiadacz tego sprzętu skarżył się na tą niedogodność. Żałuję tylko, że tutaj rozmieszczenie pikseli jest inne niż w konkurencyjnych LCD-kach. Kolejną wadą tego małego ekranu jest rozdzielczość. Mimo iż kolory są ładne, nasycone, to widać piksele, do tego czcionki są błędnie odwzorowane. W niektórych miejscach albo tam, gdzie są dialogi, po prostu ucina nam litery.
Czasami też zdarza się, że ekran ma zakłócenia bądź coś migota, ale jest to dość rzadkie. Może teraz przejdźmy do gierek. Mamy tutaj naprawdę fajne tytuły, takie jak Contra, Super Mario, Dr. Mario, Batman, Ninja Gaiden, Double Dragon, Spy vs. Spy, Adventure Island, Tanki, Bomberman, Lode Runner, F1 Race, Galaxian, Road Fighter, Popeye, Donkey Kong, Excitebike. Jak widać, wybór jest spory. Od bijatyk, wyścigów, strzelanek, po logiczne czy sportowe. Przyznam, że wciągnąłem się mimo małego ekraniku, to duża frajda grać bez kabli w tego typu gierki. Za dźwięk odpowiada tutaj mały głośnik, który jest dobrze znany z wcześniejszych tanich modeli, ale nie gra jakoś strasznie, głos, który się z niego wydobywa, nie jest najwyższych lotów, ale też jest zrozumiały i na pewno uszy od tego nie bolą. Oczywiście nie ma wejścia na słuchawki, więc odpada gra w autobusie bądź tam, gdzie jest pełno ludzi, no chyba, że nie będzie wam przeszkadzało to, że ludzie będą się dziwnie na was patrzeć, ilekroć przy resecie usłyszą tą 8-bitową muzyczkę. Jeśli już mowa o graniu, to spędziłem przy tej konsolce około 4 godzin i baterie ciągle nawet nie myślą się wyczerpać, ale to zrozumiałe przy tak małym ekraniku, który mało co zużywa prądu. Sam producent mówi nam o wbudowanej baterii, ale nic takiego tutaj nie ma. Owszem, jest napis na górnej części obudowy USB in. Jest wcięcie na port, ale nijak da się to otworzyć, co niestety pokazuje nam delikatnie, że to oszustwo. Ale jeśli posiadamy ładowarkę do akumulatorów, problem samoistnie się rozwiązuje, bo dokupienie specjalnie do tej konsolki ładowarki i paczki akumulatorów mija się z celem. Zapytasz dlatego? Otóż dlatego, że za 100 parę złotych możemy dostać licencjonowany produkt Sega, mianowicie Arcade Game Portable, który ma wbudowany akumulator plus nieco większy ekran i wejście na karty pamięci, gdzie możemy wrzucić wszystkie ROMy, jakie wyszły na Mega Drive'a i na NES'a. Ale cóż, niestety w tym momencie ta konsolka jest dość niełatwa do dostania na polskim rynku, minęło już sporo czasu od premiery. Więc czy zatem nieco droższa konkurencja sprawi, że ogólnie zakup tego sprzętu będzie nieopłacalny? Myślę, że nie do końca, bo musimy zadać sobie pytanie, do kogo ten produkt jest skierowany. Do entuzjastów na pewno nie, może do ludzi, którzy chcieliby przez moment przeżyć na nowo przygodę z dawną platformą, a nie chcą wydawać więcej niż 50 zł. Dla ludzi, którzy chcą zabić czas, na skromny prezent dla dawno niewidzianego siostrzeńca bądź kogoś młodszego, zakładając, że nie będzie na tym grał zbyt długo, bo inaczej pewnie jego wzrok będzie się męczył. I zmierzam na koniec do ostatniej grupy, mianowicie majsterkowiczów amatorów. Jest to najtańsza konfiguracja do zrobienia na przykład własnego mini automatu albo do usprawnień. Dajemy temu większy wyświetlacz, wymieniamy elementy sterujące i mamy fajną zabawkę do pokazania znajomym, z dobrą składanką gier, jak już wcześniej mówiłem. Więc reasumując, czy warto kupić tą konsolę? Odpowiedzcie sobie sami, u mnie na pewno będzie stała na półce z tanim sprzętem, ale takim, który da się używać.